Moje nazwisko Aleksandra Borowiec. Znajdujemy się dzisiaj pod Sejmem w Warszawie i jesteśmy tutaj dlatego, że nie zgadzamy się na wykorzystywanie zwierząt. Cyrk jest wspaniałą sprawą, wspaniałą inicjatywą, jeżeli znajdują się tutaj wykwalifikowani artyści, osoby, które znają się na rzeczy, a nie niewolnicy. Zwierzęta nie mogą być niewolnikami. Nie zgadzamy się na to i dlatego apelujemy, abyście zwrócili na to uwagę. Uważam, że jest to dość bardzo ważny temat i po prostu popatrzmy na to z boku, nie patrzmy na to przez pryzmat własnego ego i własnej rozrywki. Możemy bawić się wspaniale i nie musimy nikogo wykorzystywać. Łukasz Musiał, Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta. Dzisiaj w Warszawie Ogólnopolska Koalicja Cyrk Bez Zwierząt organizuje ogólnopolski happening. Cyrk jest śmieszny, nie dla zwierząt. Zebraliśmy się tutaj, żeby wyrazić poparcie dla zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Koalicja działa od lat, żeby właśnie taki zakaz wprowadzić. Jutro w Sejmie będą prace nad nowelizacją, gdzie między innymi taki zakaz jest wpisany w nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. I dlatego ten happening jest również dzień przed, żeby pokazać nasze poparcie, pokazać poparcie społeczeństwa, aktywistów, że nie chcemy zwierząt przysiadujących w klatkach. Chcemy, żeby w Polsce był w końcu zakaz, tak jak w wielu krajach za granicą. Happening polega na tym, że aktywiści stoją, trzymając kraty, symbolicznie zwracając uwagę na zwierzęta, które w cyrkach spędzają całe życie za kratami. Na przykład dzikie koty są transportowane w ciężarówkach, są tak naprawdę całe życie ich spoglądają na wszystko zza krat. W ramach naszej koalicji podejmujemy różne działania związane z cyrkiem bez zwierząt. Między innymi ostatnio Komisja Polskiej Akademii Nauk, Komisja Psychologów wydała opinię właśnie, że cyrki ze zwierzętami nie są dobrą edukacją dla dzieci. Również można zwrócić uwagę na miasta, które nie wynajmują terenów swoim cyrkom. Ostatnio było głośno o prezydencie panu Biedroniu, który nie wpuścił cyrku do Słupska. Także staramy się również takie lokalne zakazy oraz staramy się dokumentować, pokazywać, jak wygląda życie w cyrkach, życie lwów, tygrysów, ale nawet koni czy psów, ponieważ nie tylko dzikie zwierzęta, ale wszystkie zwierzęta w cyrkach cierpią. Czyli chorobę psychiczną. Słonie te wielokrotnie przez kilkanaście minut kiwały się z lewej strony na prawą, po prostu będąc chore psychicznie. Z braku możliwości spełnienia swoich naturalnych potrzeb
z braku przestrzeni do życia, zniewolone zwierzęta chorują psychicznie. To samo dotyczy lwów i tygrysów, które tutaj dzisiaj są symbolicznie za kratami. Znacznej części społeczeństwa nie podoba się cyrk ze zwierzętami. Kiedy rozmawiamy z ludźmi na ulicach, podczas protestów, pod cyrkami, czy też indywidualnie ze znajomymi, większość osób faktycznie przychyla się do tego, że dla tak błahego powodu jak rozrywka czy parę minut zabawy nie warto po prostu męczyć tych zwierząt, nie warto ich skazywać na dożywotnią niewolę, dożywotnie transport, dożywotnie odcięcie od realizacji wszelkich jakichś naturalnych potrzeb. Także dziękujemy Wam bardzo, że tutaj jesteście i mamy nadzieję, że uda nam się faktycznie osiągnąć, uzyskać tutaj taką autentyczną nowelizację ustawy i wprowadzić w Polsce zakaz funkcjonowania cyrków ze zwierzętami. Przypomnijmy, że ich jest 17, jest naprawdę niewiele, więc jest to wykonalne. Chcemy tego, chcemy już nie organizować takich demonstracji, chcemy, żeby to nie było potrzebne. Yeah.